I jednocześnie tu obecny, w tym wieczerniku naszego polskiego milenium, gdzie przemawia do nas z jednakową zawsze mocą tajemnica, tajemnicza data tego początku, od której liczymy historię ojczyzny i Kościoła. Tajemnicza data, kto na historię chodzi, wie, że to 966 rok i że za rok będzie 1050 lat od tej tajemniczej daty, od której liczymy historię ojczyzny i Kościoła, a więc historię każdej i każdego z nas. Nasz polski wieczernik milenium. Już myślimy? Jeszcze nie. Piszemy ikonę. To wszystko musisz rzucać.
dyskusja teologiczna. W tej dyskusji biorą udział przede wszystkim pobożne niewiasty. No i jedna mówi: Matka Boża Wileńska, bo przed wojną się zaczęła ta dyskusja, Matka Boża jest najważniejsza. Inna mówi, ale z Jeszczałby, to jeszcze wtedy nie było w Polsce, ale pamiętano, jest najważniejsza. Ktoś mówił: Matka Boża z Rogica. I ta kłótnia trwa. A dzisiaj ona się zwiększa o to, że tutaj po mojej lewej, a po waszej prawej stronie jest taka malutka ikona opiekunki ubogim duchem, czyli królowej Łódź-Sopot. No i ona się też pyta, a ja czy jestem najważniejsza? I mówi: mam argument. 50 000, może i 500 000 na Łódź-Sopot. Będę im błogosławić. I ta dyskusja będzie trwała do końca świata. Chyba że zajmie się jakiś mądry teolog i powiem, że wszystkie Matki Boże są równe, bo są Częstochowska. I na tym podium, na tej szaluce, w której w tej chwili skromnie Matka Boża proroka w Łódź-Sopot, będzie Matka Boża Częstochowska. A ona będzie trochę słowa. Aniu Pański, zesłowo Pannie Maryi, potrzebę rozsłuchaj święte. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojej wieści. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze są oprócz tancerzy wydźwięków, są jeszcze tancerze z flagami. Droga, hero, przyjaciele z całej Polski. Powitajmy gorącymi brawami. Wróżbę, w której intencji będą modlić się siostry przez cały rok. Siostry kamieniczki Ducha Świętego. Kilka sekund. Będzie prosić w waszych intencjach, abyście widzieli, że nie jesteście nam obojętni. Zaczyna cały podstawowy błąd. Kto mi pomoże, zamienia się w słów. Rozpoczynamy znakiem krzyża w imię Trójcy Trzy Najświętszej, w imię Ducha Świętego rozpoczynamy to spotkanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę powtórzyć. Już się zaczyna.
Mednica jest do waszej dyspozycji. We wszystkie weekendy. W ciągu całego roku.